Dlaczego huragan Beryl stał się takim potworem? Co wywołało nocny alarm na międzynarodowej stacji kosmicznej? Cześć, tu Ola Stanisławska i Piotrek Stanisławski. Podcast, nie zgadniecie? Crazy nauka. Uhuh. Uhuh. No właśnie, dziękuję. Tak, więc dziś mamy ten odcinek, kiedy Poruszamy aktualne tematy, przynajmniej staramy się. Tym razem są dość aktualne. Może nie takie z wczoraj, ale to nawet lepiej, przynajmniej w przypadku mojego tematu, że jest nie z wczoraj, bo już wie, troszeczkę więcej wiemy. W każdym razie są to tematy niewątpliwie można powiedzieć z ostatniego tygodnia. O tak. I Ola ma nam do opowiedzenia historię huraganu Beryl, który bardzo mocno przestraszył klimatologów. No właśnie, dlaczego klimatologów, a nie meteorologów. O tym właśnie Ola będzie nam opowiadała. Natomiast Piotrek pochyli się nad eksplozją rosyjskiego satelity, no właśnie, który też przestraszył, ale załogę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no i Centrum Kontroli Lotów. No, załoga, no tak, chciałam zdradzić tutaj szczegóły no już wszystkiego nie, wygadę, nie, nie, już nie, nie będę, wygadaj. Nie będę mówić. No w każdym razie to jest ten odcinek z cyklu Nauka na czasie, czyli ta taka lżejsza z Zwykle krótsza zwykle. Wersja podcastu, czyli te dwa naukowe newsy. Wiecie, znacie, co drugi tydzień publikujemy. Udało nam się na razie wrócić do rytmu. Zobaczymy, jak będzie w najbliższych tygodniach, bo to wakacje, różne rzeczy się dzieją. No więc teoretycznie co drugi tydzień, na przykład z tymi dłuższymi odcinkami, lecą te krótsze. No i w tym miejscu chcemy tradycyjnie już podziękować tym wszystkim, którzy nas wspierają i tym, którzy zostawiają komentarze pod postami na temat naszych podcastów. I tym, którzy nas oceniają w różnych serwisach, i komentują w, na różnych platformach podcastowych, i szerują, czyli dzielą się naszymi odcinkami. Naprawdę, jeżeli to będziecie robić, więcej z Was to zrobi, to będziemy szerzej dostrzegalni, no i ten podcast będzie miał szansę zdobyć takie zasięgi, żeby no, był. Bardziej popularną. O, właśnie. Pięknie to ujęłaś. No i dziękujemy bardzo tym, którzy się dorzucają do naszych działań na Patronite albo na Bajkofitu. Zachęcamy, zapraszamy. Linki oczywiście są w opisie odcinka. No i przypominamy, że jesteśmy obecni na wszystkich liczących się platformach I tych nie liczących podcastowych. się również. No to zaczynamy. Na początek huragan Beryl który tydzień temu mniej więcej spustoszył Karaiby, no i, który okazał się prawdziwym potworem. Beryl, od razu powiem, sprawdziłam, to imię żeńskie, Wreszcie. ale używane... Kiedyś w przeszłości kilkukrotnie jako męskie, znaczy się odnotowane było to kilkakrotnie. Natomiast no, my tutaj prawdopodobnie mamy do czynienia z imieniem żeńskim. Zresztą była kiedyś taka sprawa, naukowcy zrobili badania dotyczące nazywania huraganów żeńskimi imionami, i wynika z tych badań to, że jak się nazywa żeńskimi imionami, to wówczas ludzie traktują takie huragany jako mniej groźne. Y, I dlatego zaczęto przeplatać raz męskie, raz żeńskie, żeby nie było. z cyklu e, słaba płeć. Tak, słaba płeć, <laughs> na przykład Katrina. Oj oj oj. oj oj oj. No mm -hmm. właśnie ja mi się beryl. Co ciekawe, bo mi się beryl w ogóle nigdy z imieniem nie skojarzył, Nawet się zastanawiałem, czy z chwilę nie to, żebym jakoś drążył, czy zmienili nazewnictwo. Mi się beryl skojarzył absolutnie z minerałem. No bo to jest imię pochodzące od nazwy minerału. No właśnie, a, sa, a w ogóle beryl. berylos to jest od morska zieleń, bo beryl to są minerały, między innymi szmaragdy, akwamaryny, czyli te takie zielono morsko niebieskie, a no, drugie właśnie... skojarzenie to. Y, y, karabinek polski, Beryl, bardzo znany, produkowany przez fabrykę Łucznik, która przez długie lata nam się kojarzyła z maszynami, maszynami do, szycia, do szycia, które były jakimś pobocznym wątkiem jej produkcji wojskowej. Aha, czyli Łucznik produkował Beryla. No ale tutaj akurat być może skojarzenie z tym szmaragdowym morskim jest bardziej właściwe, no bo huragan Beryl narodził się w, no, w gorących, tropikalnych rejonach Atlantyku. No i Okazał się najwcześniejszym w historii huraganem atlantyckim, bo w czerwcu osiągnął już kategorię 4, czwartą kategorię w pięciostopniowej skali Safira Simpsona, i to stało się 30 czerwca, a już kolejnego dnia, czyli 1 lipca, jeszcze bardziej się rozpędził, nasilił i stał się najwcześniej w notowanych dziejach huraganem, który osiągnął kategorię piątą, czyli najwyższą. Najwcześniej, czyli chodzi o to, że w danym roku najwcześniej się uruchomił, tak. tak? Bo co roku jest ten okres huraganowy i w tym roku się zaczął wcześniej niż by się należało spodziewać. Co więcej, również prognozy mówią bardzo wyraźnie o tym, że będzie bardziej intensywny. Ale o tym za chwileczkę. No więc co oznacza kategoria piąta huraganu? Nam w naszych szerokościach geograficznych naprawdę trudno jest to sobie wyobrazić, bo prędkość wiatru utrzymuje się na poziomie około 270 km na godzinę. No, cyferki, Mówię, utrzymuje utrzymuje się, a nie w porywach osiąga, mhm. co jest istotne. I to właśnie NOAA, National Hurricane Center podało, czyli takie, taka agencja amerykańska, która zajmuje się się prognozowaniem pogody, i też no, śledzeniem i prognozowaniem przebiegu huraganów. No i mamy huragan kategorii piątej. I z tą mocą Beryl 2 lipca dewastuje południowe wybrzeża Haiti i Dominikany. Właśnie wiesz, tylko zaczepił chyba te wybrzeża. Zaczepił, tak, tak. znaczy zaczepił, tak. No tak, no w znaczeniu, że nie przeszedł centralnie nad tymi tak. wyspami. Natomiast rzeczywiście zniszczenia były ogromne, a wcześniej z kategoriami trzecią i czwartą spustoszył wyspy południowo-wschodnich Karaibów i wybrzeża Wenezueli. Tam zabił co najmniej sześć osób. No i tutaj nas. Mam taką informację, że na Union Island, to jest wyspa, która należy do państwa Saint Vincent i Grenadyna, zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało około 90% domów. Tak? To jest no tak. po prostu klęska. No i wracamy do 2 lipca, kiedy huragan osłabł. Do wciąż potężnej, a jakże kategorii czwartej. No i właśnie z tą kategorią dotarł 3 lipca do Jamajki. Prędkość wiatru wynosiła wówczas 230 km na godzinę. No i ten cyklon przemieszczał się na południowy zachód z prędkością 35 km na godzinę. I tutaj słowo wyjaśnienia, dlaczego powiedziałam cyklon. No bo <laughs> huragany, to jest. Odmiana silnych cyklonów tropikalnych. Tak? One się tam stopniują odpowiednio. Od najsłabszych to jest depresja tropikalna, burza tropikalna, no i potem są huragany klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. Tak? To są te zjawiska, które się pojawiają na Atlantyku, i no, większość. Huraganów y, przechodzi przez y, znaczną część tych stopni, które właśnie wymieniłam. Szuka Majka, o której wspomniałaś, pewnie jeszcze powiesz, nic wkle nie jest na trasie. Nie, nie, nie. Tam dosyć rzadko wbrew pozorom huragany się pojawiają. To jest dobry na... moment, żeby sobie otworzyć mapę jakąś i zobaczyć, gdzie co jest, bo to y, ja wiem, że wszystkie te nazwy się troszkę mieszają i to nie jest ten rejon świata, który większość z nas świetnie pamięta z lekcji geografii. Ja tylko powiem, że Jamajka to jest, jakby tak powiedzieć, jak cyklony się rodzą na wschód od Karaibów, no to Jamajka tak jakby równoleżnikowo wędrował ten cyklon Beryl i dotarł do Jamajki, a przeważnie cyklony jednak idą w stronę Florydy, bardziej, bardziej na, na północ, północ. Tak wędrują. Tak bo one zakręcają tam w którymś momencie. No ten tak. też nieźle zakręcił. Natomiast ja jeszcze powiem kilka słów o Jamajce. Tam samo centrum huraganu uderzyło w tę wyspę. Zginęły dwie osoby. No i te fale sztormowe, które tam wtargnęły na wyspę, miały wedle szacunków od półtora metra do niemal 3 metrów wysokości, powyżej typowego, typowego poziomu pływów. No i tam była zorganizowana ogromna akcja ewakuacyjna przede wszystkim ludzie którzy wcześniej doświadczali osunięć ziemi czy też lawin błotnych po prostu zostali przeniesieni w bardziej bezpieczne regiony. Jamajka to jest górzysta wyspa. W związku z czym tam mnóstwo osób mieszka właśnie u podnóży jakichś stoków czy u wylotów dolin i trzeba było właśnie o tych ludzi zadbać i tylko dzięki Temu, że się do, mocno przygotowano na tę sytuację, no to zginęły tylko dwie osoby. E, zaraz dojdziemy do miejsca, gdzie nie by, przygotowania nie były tak zaawansowane. Myślę, to jest dziwne, drogło, ale to o tym za chwilę. Tak? No i tutaj Piotrek a. słusznie zauważył, jak y, przygotowywałam tę część podcastu, a wcześniej wpis na blogu, no, że t, oko, oko, cyklonu. oko cyklonu. Tak, tak to jest że, ciekawa że, sprawa. Jamajka znalazła się w oku cyklonu. I tak, bo w ogóle oko cyklonu to jest takie które no ja sobie zajrzałem do wielkiego słownika języka polskiego, i tam znaczenie centrum wydarzeń, albo centrum niebezpiecznych lub burzliwych wydarzeń. Tak się mówi, że ktoś się znalazł w oku cyklonu, i że to już to jest najgorsze, wiecie, już po prostu nic gorszego, wszystkie kumulacja wszystkiego i najstraszniejszego. Tymczasem technicznie rzecz biorąc, oko cyklonu jest najspokojniejszym miejscem w promieniu zwykle ładnych kilkuset kilometrów. To jest dość mała przestrzeń. Natomiast w samym oku cyklonu jest bardzo spokojnie. Tam praktycznie nie wieje wiatr. Widać najczęściej błękit nieba. Tyle tylko, że jest tam bardzo, bardzo niskie ciśnienie, i wokół tego oka cyklonu piętrzą się się ściany chmur. No tak wygląda to dosyć niesamowicie. S są takie zdjęcia, tak, robione z przelotów przez oko cyklonu. Rzeczywiście w oku cyklonu jest Uroczo, cicho i spokojnie. No, z wyjątkiem tego, że jeżeli że... się znajdujesz na morzu, to fale tak. są tak wzburzone, że nie ma różnicy. Czy no na jesteś morzu tak. Ja w oku cyklonu, czy poza okiem cyklonu, w pobliżu tego huraganu, jest morze ogromnie wzburzone. Natomiast no, problem polega na tym, że żeby dojść do oka cyklonu, trzeba przejść przez pół cyklonu, a potem czeka nas jeszcze drugie pół cyklonu, w związku z czym ten spokój raczej jest taki mało, że tak powiem, trwały i mało pocieszający. Ale już tak dla samego technicznego ujęcia oko cyklonu to jest bardzo spokojne miejsce. Zresztą podobnie jak mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków, sam środek y, tornada. Mamy relacje osób, które były wewnątrz tornada i no, oczywiście zależy od średnicy tego tornada i tak, dalej, i tak dalej, ale wnętrze tornada to znowu jest miejsce, gdzie prawie nie ma wiatru. No tak, a właśnie a propos wiatru, to u nas mówi się o wichurze, jak wiatr osiąga 120 km na godzinę prędkości, tak? No to już taki konkretny. Taka konkretna wichura. Ja pamiętam, że jak byliśmy w Szkocji, pamiętasz, to pozamykali różne, na przykład zamknęli jeden z zamków. Na klifach, na klifach dlatego bo że właśnie był było, bardzo silny wiatr. Tam wtedy w porywach było chyba do 70-80 na godzinę i to już wystarczyło, żeby w porywach. To tak, żeby było niebezpiecznie dla ludzi na klifach. Tak. No a tutaj uwaga, mamy słabnący huragan, który osiąga kategorię drugą i zaledwie wiatr, wiatr w jego obrębie wieje z prędkością zaledwie 190 km na godzinę. To, jest, to, to jest wciąż, nie są porywy, prawda? To nie są porywy mhm. i to jest wciąż potwór, tak? I z tą prędkością znaczy się z tą mocą Beryl przechodzi nad meksykańskim półwyspem Yucatan. Potem, a potem zaczął stopniowo słabnąć jeszcze bardziej i zmienił spodziewaną trasę. No, bo wcześniej przewidywano, że i to właśnie ta agencja dotycząca badania, badania huraganów przewidywała, że trasa będzie taka, iż Beryl uderzy we wschodnie wybrzeże Meksyku. No, ale nad Zatoką Meksykańską huragan skręcił w stronę wybrzeża Teksasu, tak? wy, wy, wykonał taki sprytny zwrot. No i dotarł do wybrzeży Teksasu jako huragan kategorii pierwszej. No i tutaj mamy prędkość wiatru 119-153 km na godzinę. No mhm. tak, i to kategoria pierwsza. Tak, tak? Się... Już... O, jaki słabiutki tak huragan. Jak się już tak schodzi z tej kategorii piątej, czwarta, trzecia, druga, pierwsza, to ta pierwsza to już w ogóle nie ma o czym mówić. Tak, a uwaga, jak uderzył w Teksas, to wywołał, Ulewne deszcze zabił co najmniej trzy osoby i pozbawił prądu prawie 3 miliony budynków. Tam, oczywiście, pojawiła się powódź bardzo gwałtowna, to nie są. Znaczy huragan to jest huragan, tak? Jak ma kategorię piątą, to mi w ogóle jest to trudno sobie wyobrazić, natomiast pierwsza kategoria też jest straszna. No i obecnie 9 lipca, kiedy nagrywamy ten odcinek podcastu, Beryl jest depresją tropikalną, czyli tym najsłabszym typem cyklonu tropikalnego. To jest no, typowe, bo jak wjeżdża na ląd, to słabnie. Tak. tak. Obecnie prędkość wiatru wynosi do 61 km na godzinę. Znajduje się obecnie nad stanem Teksas i zmierza na północny wschód w stronę stanu Arkansas. Czekaj, już jest nad Arkansas. Tak? tak, jak teraz patrzę, to już jest. Aha, chyba. no bo ja widziałam, jak był tuż przy granicy. On tak się przeczługuje. No wiesz, to jest dość umowne, gdzie on w danym momencie jest, ale tak, tak, wygląda na to, że już jest. No tak. No więc mamy taką sytuację. No dobrze, ale odpowiedzmy sobie na pytanie, które zadałam we wstępie. To znaczy, dlaczego ten huragan stał się takim potworem? Tak, i dlaczego y, naukowcy. I tak no tak. I dlaczego naukowcy są tym tak bardzo zaniepokojeni, bo tutaj spoiler, tak, bardzo się tym niepokoją i martwią. No i tutaj zapytałam o zdanie profesora Szymona Malinowskiego, który jest fizykiem atmosfery i jest również naukowcem na wydziale fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i pracuje w zaprzyjaźnionym serwisie Nauka o klimacie. No i y, pytałam go czy, y, czy można ten właśnie huragan powiązać bezpośrednio y, ze zmianą klimatu, tak, z globalnym ociepleniem. No i y, y, Naukowcy z reguły są ostrożni, kiedy wypowiadają jakieś sądy. Mówią, tak. że to zależy, że nie można konkretnego huraganu. Właśnie tak, wiązanie pojedynczych tak. zdarzeń ze zmianami klimatu, no to jest niebezpieczne, znaczy niebezpiecznie blisko mylenia pogody z klimatem. więc. Otóż to i zazwyczaj się mówi, że zmiana klimatu powoduje wzrost intensywności huraganów, bądź też częstości ich pojawiania się. A tutaj profesor Malinowski. Powiedział, że tak silny huragan nie zdarzyłby się tak wcześnie, czyli w czerwcu, gdyby nie globalne ocieplenie. No i tutaj profesor dodał, że temperatury wód powierzchniowych Atlantyku wokół Karaibów, gdzie ten huragan się przemieszczał, pod koniec czerwca były tak wysokie, jak zazwyczaj bywają pod koniec sierpnia, tak? kiedy, te, kiedy woda się zdąży już porządnie nagrzać w ciągu lata. No i co to oznacza? To oznacza w tej chwili temperaturę o 1 do 2 stopni Celsjusza powyżej średniej właśnie w powierzchniowej warstwie wód oceanicznych. No, a tutaj trzeba powiedzieć, że huragany powstają wtedy, kiedy woda na powierzchni oceanu osiąga temperaturę powyżej 26 stopni Celsjusza. No, jak ma 27, to wówczas jest wielkie prawdopodobieństwo, że będą te huragany. Powstawać. No a uwaga, w okolicach huraganu Beryl ta temperatura wyniosła około 29 stopni Celsjusza. No a przecież cyklony tropikalne pobierają energię z ciepłych mas wody, tak? Z tej wilgoci, która unosi się nad wodami i ma to. To, jak ciepła jest woda, z której czerpią energię, ma kolosalne znaczenie dla tego, jak silny będzie huragan. Czyli takim cieplejsza woda, tym no, ten huragan może być potężniejszy. I dlatego też wzdychają, jak wjeżdżają na ląd. Ja w tej chwili patrzę na serwisie Windycom na przewidywaną trasę Beryla, który jeszcze sobie istnieje, już jako tak jak powiedziałaś, depresja, taką technicznie rzecz biorąc to dojedzie jeszcze gdzieś nawet w okolice Toronto, tyle tylko, że no wtedy to już będzie po prostu obniżone ciśnienie, to, to jest tak, już, taki... po momencie jak wyjeżdża, wyjeżdża z nadmorza i wjeżdża na ląd, to zaczyna gwałtownie słabnąć, przy czym oczywiście to gwałtowne słabnięcie, tak jak Ola mówiła, to też oznacza jeszcze wciąż bardzo duże prędkości wiatru, natomiast tak jak patrzę w tej chwili do, w okolice Toronto, powinien gdzieś w piątek dotrzeć i tam to już będzie tam 37 km metrów na godzinę, czyli takie, no. no. No, troszkę wiatru no i to jest też bardzo charakterystyczne właśnie to za, to zakręcanie to jest też taka stała trasa chociaż oczywiście ona też się ostatnio już nie jest taka stała czyli one się rozpędzają gdzieś tak na środku oceanu atlantyckiego wjeżdżają niżej lub wyżej bardziej lub mniej na północ nad Amerykę Północną no i tam robią ostry zwrot najpierw na północ a później na wschód to taka dosyć typowa trasa one zazwyczaj właśnie taki, taką, taką linią idą. I dlatego, że ym, tracą zasilanie w postaci ciepłej wody, kiedy wchodzą na, na ląd, no to właśnie tak jak Piotrek powiedział, one zdychają. Piękne określenie, no ale w momencie, kiedy uderzają w ląd, no to są niezmiernie niebezpieczne, no bo wywołują fale sztormowe, które potrafią wejść bardzo głęboko na ląd. Do tego są silne opady deszczu, bardzo mocne wiatry. W związku z czym nawet taki słabnący huragan to jest ogromna maszyna parowa, energetyczna, która, która potrafi bardzo wiele zniszczyć. No i dlaczego właściwie ten konkretny huragan pobił tak wiele rekordów? Tak? Dlaczego pojawił się tak wcześnie i z tak ogromną mocą? No więc tutaj trzeba sięgnąć po dane, które mówią o tym, że 2024 to kolejny już rekordowo gorący rok, a wody Atlantyku podgrzewają się obecnie w naprawdę wyjątkowo szybkim tempie. No i Dosłownie wczoraj europejski serwis Copernicus Climate Change podał, że czerwiec 2024 roku był już dwunastym miesiącem z rzędu, w którym globalna temperatura osiągnęła 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu z epoki przedprzemysłowej. Ja przypominam, myśmy już kilkakrotnie o tym mówili, ja wielokrotnie pisałam o tym, że klimatolodzy uznali za w miarę bezpieczny próg wzrostu temperatury powyżej średniej z epoki przedprzemysłowej czyli sprzed 1850 roku za w miarę bezpieczny próg dla klimatu czyli w momencie kiedy osiągniemy powyżej 1,5 stopnia no to już będzie źle no jak widać szybko już, nam się udało już jest źle ja jeszcze tutaj powiem że to tak nie do końca jest przesądzone że ta temperatura półtora stopnia dłużej się utrzyma ze względu na zjawisko El Niño, ale zaraz do niego dojdę. Bo jeszcze jedną daną tutaj przytoczę, czyli ta, no, a, czyli to, co wcześniej wspomniałam, no, pięknie to no. brzmi, czyli National Oceanic and Atmospheric Administration, czyli Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna szacuje, że średnia temperatura powierzchni wody na przeważającej części Atlantyku, notowana w danym dniu kalendarzowym, była najwyższa w historii, i teraz uwaga, każdego dnia przez ostatnie 12 miesięcy, tak? Także mamy temperatury powierzchni wody, mierzone codziennie, i za każdym razem był to rekord. Aha. No nie, i nie, brzmi nie brzmi to dobrze zdecydowanie. No i to, to są nawet bardziej niepokojące dane dla badaczy klimatu niż te ostatnie rekordy dotyczące właśnie wzrostu temperatury powietrza. No bo e, oceany to jest taki nasz zawór bezpieczeństwa. One do tej pory kumulowały większość uwięzionego w atmosferze w, ga, w wyniku emisji gazów cieplarnianych dwutlenku węgla, tak? a ta emisja to jest skutek spalania paliw kopalnych. Czy wycinki lasów. No i w ten sposób oceany pochłonęły około 91% dodatkowego ciepła. No ale no wszystko ma swoje granice, tak? I ocean z biegiem czasu się ociepla i zaczyna oddawać nadmiarową energię do atmosfery. No i tak, cieplejszy ocean to on przede wszystkim bardziej intensywnie paruje, przez co rośnie ilość pary wodnej w atmosferze. A przypominam, że para wodna to jest niezwykle silny gaz cieplarniany. Silniejszy niż dwutlenek węgla, chociaż tak. to emisje dwutlenku węgla nakręciły, nakręciły całą, akcję. To, 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 to całą akcję, a emisje dwutlenku węgla zostały nakręcone przez ogromne spalanie paliw kopalnych. No i w skutek tych Zmian, czyli parowania silniejszego, zmienia się również pokrywa chmur nad oceanami, co wpływa na pokrywę chmur na większej części obszaru Ziemi. No, a dodajmy, że cieplejszy ocean w końcu pozbywa się części rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla. No, tak, o tym mówiliśmy mm, ostatnio, tak. o dynamiki, w ogóle fizyki cieczy tak to z kolei jeszcze bardziej podnosi globalne temperatury powietrza i to jeszcze bardziej ogrzeje oceany i tak dalej i tak dalej i to jest właśnie dodatnie sprzężenie zwrotne my jeszcze nie obserwujemy tego takiego bardzo intensywnego pozbywania się rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla przez, przez oceany ale no, tak sytuacja się dąży, ku no, dąży ku temu i, i nie wygląda to dobrze. Jeszcze El Niño. Miałeś powiedzieć tak. El Niño, bo rzeczywiście zjawisko El Niño już się skończyło. Tak. I dlaczego? Co tutaj ma do czynienia z tym wszystkim El Niño? No więc El Niño jest jedną z ważniejszych przyczyn, jeśli nie najważniejszą, właśnie powstania tak wysokiej temperatury na powierzchni oceanów. A El Niño to jest takie naturalne zjawisko klimatyczne, w wyniku którego ciepłe wody powierzchniowe rozprzestrzeniają się po tropikalnym Pacyfiku, czyli Oceanie Spokojnym, no i w ten sposób wpływają na pogodę i temperatury na całym globie. Przez jakieś półtora roku może trochę mniej byliśmy pod wpływem El Niño. Które się rozgrywa na południowych, znaczy na w tropikalnych obszarach Pacyfiku. Natomiast w tak, koło maja tego roku Leninio dobiegło końca. Teraz oczekujemy na laninia, czyli, czyli ten Przeciwne zjawisko. Te zjawisko, tak, które y, może ochłodzić y, tę ten, no, ten naszą maszynę parową. Więc klimatyczną. to też może być tak, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy z kolei by, y, nie będziemy już bili tych kolejnych rekordów. Y, czyli, tak jak teraz, każdy kolejny miesiąc jest najgorętszym tak być może wkrótce aż tak nie będzie co Czego nie należy wiązać z tym, co niewątpliwie nasi ulubieni, powiem już nie będziemy po nazwiskach jechali. Tak jest tam kilku takich dyżurnych będzwałów. Będą wiązali z tym, że oho, oho, nie ma przecież żadnego ocieplenia i normalnie naturalny cykl i patrzcie już nie ma tych rekordów, haha. Ha, ha. No więc to tak nie działa. Rzeczywiście teraz mamy tak bardzo nakręcone zjawisko między innymi przez El Niño. Natomiast jak będzie ten zimniejszy cykl no to pewnie będzie trochę lepiej, ale to nie znaczy, że statystycznie, jak powiem, biorąc globalne temperatury, ta temperatura się stale nie podnosi. I oczywiście, żeby było jasne, to nie jest tak, że to jest jakieś chwilowe wahnięcie, tylko rzeczywiście te emisje dwutlenku węgla cały czas wpływają na zwiększanie temperatury globalnie. No właśnie. Samo El Niño, które już dobiegło końca, wciąż jakby jest odpowiedzialne za to, że te wody oceaniczne są bardzo ciepłe. No ale tu trzeba zaznaczyć to, co powiedziałeś, ja to jeszcze bardziej podkreślę, że taki naturalny cykl klimatyczny w rodzaju El Niño nie wyjaśnia wzrostu ilości ciepła. Który, które zostało zmagazynowane w górnych dwóch kilometrach oceanu. A ten wzrost ciepła następuje już od dziesięcioleci, jest obserwowany, mierzony, badany. No i to jest bardzo, bardzo niepokojący trend, no bo jak nam te oceany zaczną wydawać to, co zdeponowały, no to wszystko jeszcze bardziej przyspieszy i te zmiany staną się jeszcze bardziej odczuwalne. Dobra, no nie chcę tutaj. Y, no zdraszyć. nie ma to już milion razu no, o tym. Mówiliśmy. Tak, No co... po prostu na... trzeba o tym wiedzieć, trzeba to, to śledzić i, i generalnie być gotowym na to, co się będzie działo. A teraz przechodzimy do drugiej części. To z kolei jest no, miło być z ostatniego tygodnia, to jest półtora tygodnia, bo zja... nie zjawisko, zdarzenie, o którym będę mówił, wydarzyło się, zdarzenie się wydarzyło. No to moje też było sprzed ponad tygodnia, no, tak trochę przekłamałam. Dobra, więc 27 czerwca 2024 roku, godzina czwarta nad ranem polskiego czasu i na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej uruchamia się alarm. Załoga w tym czasie śpi, bo oni, ponieważ powiem, nie da się tam cyklu dnia i nocy zachować, no bo w 90 minut okrążają Ziemię. 90 minut dookoła świata, tak. Więc oni żyją według czasu GMT, czyli innymi słowy to była druga w nocy GMT, czyli spali sobie doskonale. No, i niestety zostali obudzeni przez alarm. Dostali polecenie natychmiastowego schronienia się w tych kapsułach, którymi wraca się na Ziemię w sytuacji normalnej, ale też w sytuacji awaryjnej. To w sumie było dziewięcioro astronautów i kosmonautów, bo to. No, to jest dość duża załoga. Tam są jeszcze pierpałki związane z kapsułkami. Dobra, nie wchodźmy w, jakby w załogę tak, ja w tej tylko chwili. Słyszałam co chwila okrzyki Piotrka, jak się przygotowywał do tego odcinka, że ojej, jeszcze to. No, nie, 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 nie mogę. Znaczy, jak no, wchodzę w jakąś odnogę, to wsiąkam. Nie, nie, muszę zawrócić. No, to jest zawrócić. temat, tak, bo to są takie tematy, że jak się zaczyna grzebać, to można by zrobić wielogodzinny odcinek. Problem polega na tym, że żeby zrobić na przykład, nie wiem, godzinny odcinek, to wymaga kilku. Kilku godzin przygotowań, tak naprawdę, plus oczywiście te y, wiele lat przygotowań, czyli tego, cośmy zbierali wiedzę przez nasze, jak powiem, dłuższą karierę. No nieważne. W każdym razie to, co się wydarzyło, to była procedura alarmowa, uruchomiona ze względu na wykrycie chmury odłamków. To była orbita zbliżona do orbity stacji kosmicznej, bo na 355 km nad Ziemią. Nagle pojawiła się ta chmura i zaczęła się roz, rozszerzać, powiększać. To jest około 50 kilometrów poniżej tak, to, stacji. Tak, no, orbita stacji to jest około 400 kilometrów nad Ziemią, ona się tam trochę zmienia. Ale to niby więcej, daleko, bo... ale w kosmosie to wcale nie jest tak bezpiecznie. To nie jest bezpiecznie, czy znaczy, w ogóle ta dynamika orbitalna to jest strasznie skomplikowana sprawa. I, I też rozumiem, i, że i zaczął się doktoryzować w ciągu nie, ostatniej co, godziny z tego. Tym razem odpuściłem, bo już kiedyś w tym grzebałem. To jest w ogóle super ciekawy temat i strasznie nieintuicyjny, to znaczy nasze poruszanie się po Ziemi ma bardzo, znaczy wiele wspólnego, ale jest wiele takich momentów, gdzie intuicja zawodzi, jeśli chodzi o, o ruch orbitalny, ale zostawmy to na razie. No w każdym razie godzinę załoga spędziła w tych kapsułach, w tej awaryjnej sytuacji, potem alarm odwołano, bo się okazało, że jednak jest bezpiecznie daleko, tak, w pionie, to znaczy, że te, te, te blisko 50 kilometrów sprawia, że nie zagrażają to odłamki stacji, natomiast pytanie, skąd się wzięła chmura. No chmura się wzięła z niespodziewanego, gwałtownego rozpadu rosyjskiego satelity. To jest satelita. Resurs P o numerze 1. Tych resursów miało być chyba 5, w sumie wystrzelono 3. To jest w ogóle taka seria kom komercyjnych rosyjskich satelitów specjalizujących się w obrazowaniu ziemi, to takim bardzo szerokim obrazowaniu w różnych pasmach i tak dalej, i tak dalej. One są wykorzystywane też intensywnie przez rosyjskie władze do najróżniejszych celów i gospodarczych i tak dalej, ale też wojskowych, na przykład misja, znaczy misja operacja w Syrii. Rosyjska, dość perfidna, była właśnie wspomagana przez obrazy z tych satelitów, bo tam obrazowano teren. To są, co jest ważne, to, to jest kawał bydlęcia, ten satelita, bo on waży 6,5 tony. To jest naprawdę jak na satelitarne standardy wielki, wielki, no. wielki kawał. To jest taka ciężarówa. Można tak, powiedzieć. zresztą powiem szczerze, jest to rosyjska myśl techniczna, można tak ładnie powiedzieć, bo one już w tej chwili zostały wycofane, natomiast. Miało być wystrzelonych 5, wystrzelono 3. Y, dwa y, właściwie nie działały, albo działały tylko przez niewielką część czasu. Bez przerwy się psuły, najróżniejsze rzeczy w nich się psuły. Y, najdłużej działał właśnie ten P1, który teraz gwałtownie zakończył żywot, bo działał 3,5 roku. Miał pracować co najmniej 5 lat, natomiast po 3,5 roku się zepsuł. Y, tam jeszcze był z nim jakiś kontakt, no ale generalnie nie funkcjonowało to tak jak trzeba. I no, został w 2022 roku wycofany. Spodziewano się, że spłonie w którymś momencie w atmosferze, bo obniżał orbitę, obniżał, obniżał. Natomiast zdarzyło się coś dziwnego, bo walnął. I Jest taka firma, która się nazywa Leolaps, czyli Leolaps. Oni się zajmują monitorowaniem obiektów na orbicie. Mają w różnych miejscach na Ziemi takie fikuśne radary, które dla mnie wyglądają trochę jak skrzyżowanie parwanu z leżakiem, takie coś dziwnego. I ten ich system śledzi no, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo obiektów na orbicie i to zarówno obiektów działających, można powiedzieć, działających satelitów, jak i szczątki w postaci takich klasycznych kosmicznych śmieci. To są bardzo różne rzeczy, to są... Czasami elementy y, satelitów to są y, na przykład zamrożone y, bryły paliwa. To są jakieś odpady, które gdzieś tam były wyrzucone, ale to są też, to mówię o tych, o tych małych, tak. Bo... A czy, y, 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 zamrożona uryna. Wiesz, to uryna jest troszkę za drobna, tak, ale lata, lata, jak najbardziej. Uryna, hmm. m, znaczy to. Zastrzelenie rosyjskiego kiedyś... satelity amerykańskim moczem. Tak. No kiedyś, kiedyś, kiedyś siki wylatywały na zewnątrz z y, stacji kosmicznych, teraz to już, już jest inaczej zorganizowane, ale jak najbardziej wszelkie tego typu, Typu obiekty, które się oderwały, rozpadły, wyleciały i tak dalej. Tego jest straszliwie dużo, to znaczy, jeszcze o tym będę mówił, ale to idzie w no, miliony obiektów dosłownie, zwłaszcza tych drobnych. No więc rozważano różne wersje, to znaczy w komunikacie wydanym, Kilka dni temu przez ten Olaps yy, analizie, która tak naprawdę opiera się na dynamice rozchodzenia się tej chmury szczątków, liczbie tych szczątków, yy, kierunku ich przemieszczania się i tak dalej, na tej podstawie stwierdzono, że yy, ten satelita wybuchł, natomiast wybuchł z stosunkowo niewielką energią, więc podejrzewane są dwie, dwa scenariusze: albo taki, że yy, jakiś element układu paliwowego, żywowego energetycznego eksplodował, czyli na przykład y, bateria nieszczelna, czy jakiś coś jeszcze związanego z napędem. I druga opcja jest taka, że trafiła w niego właśnie jakaś, y, no jakiś kosmiczny śmieć, który był już, nie był skatalogowany, bo on, gdyby, no, był, to by wiedziano, że, on, że one się zderzyły. No, ale mnóstwo jest takich rzeczy, które nie są skatalogowane i po prostu być może coś wyrżnęło mocno w tego satelitę. No a co w takim razie z testami? broni antysatelitarnej. No no wiadomo, że Rosjanie już zasłynęli niechlubnie kilka lat wcześniej takim manewrem. No tam jest dużo. Czy ty masz to w opowieści? swojej opowieści? Mam króciutko. Też tak. Właśnie to jest ten temat, w który postanowiłem tym razem nie iść, bo pomyślałem, że możemy zrobić z tego w ogóle oddzielny odcinek. A to ja mogę że... o tym opowiedzieć, o tym, jak w 2022 Dobrze, e, rosyjski satelita Kosmos 1408 e, został e, zniszczony przez samych Rosjan w ramach testów broni antysatelitarnej. No i to się działo no, w, właśnie w 2022 i załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej musiała wówczas aż dwukrotnie w czerwcu i w październiku wykonać manewr uniku, żeby się nie spotkać ze szczątkami tego rosyjskiego satelity. No i to, to było absolutnie skandaliczne, oburzające, że Rosjanie to zrobili. Świat był przerażony i, i rzeczywiście oburzony. No a w w momencie, kiedy Amerykanie odpowiednio to nagłośnili w mediach, to no właśnie szef Roskosmosu, czyli Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, zaczął mówić o tym, że najbardziej zagrażają wszystkim amerykańskie śmiecie i to mhm. rosyjskie wcale nie są tutaj Tylko jakoś szczególnie istotne. Więc rozważano tą wersję testu broni antysatelitarnej, testu czy pokazu siły, jak chcemy to nazwać, wiadomo jakie są obecnie stosunki z Rosją. Natomiast raczej nie. To znaczy, jest jedna przesłanka, która by mogła wspierać tą. I to nie jest dobra wola Rosjan. Tak, tak. Jedna, jedna przesłanka, która mogłaby wspierać tę tezę, i to wynika z tego, że. Ten rozpad satelity nastąpił nad y, rosyjskim poligonem, z którego wystrzeliwano takie y, obiekty, i to jest y, no, jedyne jakby wskazanie na to, że rzeczywiście to mogło, to mogło być takie zjawisko. Natomiast po pierwsze, y, nie zarejestrowano wystrzelenia żadnej rakiety, żadnego obiektu, który miałby takiego satelity zniszczyć. Y, no i też y, nie. To byłoby strasznie głupie. Znaczy nikt nie podejrzewa Rosjan o to, że są jakąś po prostu ostoją rozsądku i mądrości. Natomiast y, nie byłby to najlepszy pomysł strzelanie do 6,5 tonowego satelity. Znacznie, znaczy równie dobre efekty można osiągnąć strzelając do znacznie mniejszych obiektów. Y, a momencie... też trzeba pamiętać, że Rosjanie też mają jednak na orbicie sporo swojego sprzętu i wcale niekoniecznie by im pewnie zależało na tym, żeby ten sprzęt narażać w takiej sytuacji. No ja już sobie wyobrażam tego, Iwa. W tej bazie, który mówi, potrzymaj mi piwo. No trochę tak, no to jest zawsze to ryzyko, tak, że, że nigdy nie wiadomo, co im do u strzeli. No, powiem tak nie ma dowodów, nie, było, nie miało to większego sensu, raczej nie bierze się pod uwagę celowego zniszczenia tego satelity. No, w każdym razie powstało, wiemy, że powstało około 250 fragmentów, które się rozprzestrzeniły w chmurę ciągnącą się na 500 kilometrów, więc taki... Niewki i dmuchał. Nie w dmuchał. To jest oczywiście wielki problem, jeszcze zaraz o nim powiem. Natomiast tak jak już wspomniałaś, no ta historia broni antysatelitarnej. Ja myślę, że my zrobimy o tym kiedyś odcinek, bo to jest tam są super ciekawe rzeczy, o których tutaj tylko wspomnę, więc może nie będę właśnie za bardzo rozwijał, żeby nie spoilerować, nie spalić wszystkiego. No, wszyscy się tym zajmują. To znaczy Rosja, Związek Radziecki wówczas miała pierwszy taki projekt na początku lat 60. i to był taki satelita kamikadze, który miał podlatywać do innych satelitów i tam miał głowicę, która miała odłamkową miała wybuchać. No to był problem oczywiście taki, że trudno było podlecieć na tyle blisko i na tyle dokładnie, żeby taki wybuch był skuteczny. No w każdym razie ten projekt nie został zrealizowany. Z kolei w... jeszcze wcześniej nawet, bo pod koniec lat 50. Amerykanie tam testowali jakieś swoje patenty, które też nie weszły ostatecznie do użytku, bo to były najróżniejsze pomysły. Były na przykład rakiety wystrzeliwane z samolotów. Jest takie ładne zdjęcie samolotu, który, to nie wiem, czy to był myśliwiec, czy jakiś w każdym razie no, tego typu samolot, lecącego w górę i od niego się odrywa taka niewielka rakieta, która właśnie potem poleciała niszczyć jakiegoś satelitę. Tam było mnóstwo rozmaitych eksperymentów. Chiny, no z Chinami to nie wiadomo, ale wiemy na pewno, że na, już na początku XXI wieku taką bronią się posługiwały. To oczywiście ta broń może być bardzo różna, bo to mogą być można powiedzieć fizyczne uderzenia takie mechaniczne w rodzaju właśnie trafienia albo no, rakietą w konkretnego satelitę albo przynajmniej w pobliżu takiego satelity wybuch i odłamki, którego niszczą. Były patenty polegające na wykorzystaniu laserów, na przykład laserów rentgenowskich do uszkodzania satelitów. Także tych rozwiązań jest całkiem dużo. Generalnie można je podzielić na dwie grupy. To znaczy albo właśnie takie punktowe strzały, albo coś, co już jest naprawdę grube i czyli można powiedzieć hurtowe Niszczenie satelitów, które się sprowadza do eksplozji jądrowej na orbicie i to naprawdę byłaby gruba akcja, dlatego że tam się dzieją rzeczy niespodziewane. Bo jak pierwsze testy tego typu przeprowadzano, to nawet, nawet się no jakby fizyka nie dawała rady i nie ogarniano, jak duże oddziaływanie będzie i. Tam się dzieje coś takiego, że jest impuls gamma, promieniowania gamma. Ono się w próżni bez przeszkód rozchodzi i niszczy wszystko, całą elektronikę w pobliżu. To jest, ale to jest jeszcze mały pikus. Co tak? to znaczy w pobliżu? W pobliżu to znaczy w promieniu kilku, dziesięciu, może. Trochę więcej kilometrów. Tak? To nie brzmi jeszcze bardzo groźnie, chociaż oczywiście przypomnijmy, że te orbity są blisko siebie w pionie. Tak? Więc jak w odpowiednim momencie odpalisz, to może rzeczywiście sporo namieszać. Natomiast to jest mały pikuś, bo ten duży pikuś to jest jonizacja górnej części atmosfery. To jest tak, że promieniowanie gamma przenika przez atmosferę, zderza się z cząsteczkami powietrza i powoduje. Powoduje wytworzenie bardzo dużej ilości dodatnich jonów i elektronów. I te. Mm... Cząsteczki zaczynają wpadać, w, przyspieszają i zaczynają wirować wzdłuż pola magnetycznego Ziemi. I to zaczyna z kolei wytwarzać emisje elektromagnetyczne w zakresie radiowym od 15 do 250 megaherców. I tworzy też coś bardzo dziwnego: to znaczy, zaczyna wytwarzać pasy radiacyjne. Tak jak są pasy Van, van -alena. to są no, generalnie uwięzione w. Polu w polu magnetycznym Ziemi wysokoenergetyczne cząstki, tak tu dos tworzą się sztuczne pasy. I to takie pobyku. Najsłynniejszym takim zdarzeniem było, była próba, która się nazywała Starfish Prime. To była w górnej części atmosfery próba jądrowa z 1962 roku, która spowodowała wytworzenie takiego sztucznego pasa, który był na wysokości 400 km, czyli w takiej na takiej już bardzo można powiedzieć użytkowej wysokości i co ciekawe ten pas się utrzymywał przez no, wiele miesięcy, a nawet przez kilka lat. To znaczy, szacuje się, że do pięciu lat y, tam krążyły dodatkowo te, y, te cząstki. Natomiast przez kilka miesięcy ich energia była na tyle duża i gęstość, że y, rzeczywiście wywołały konkretne straty. W sumie one uszkodziły albo zniszczyły sześć satelitów tam brytyjskiego, amerykańskie, jednego radzieckiego. Więc to była grubsza awantura, y, i rzeczywiście te zdarzenia. Y, były no, trudne do przewidzenia. Tam się też yy, to była, nie pamiętam, która to była próba, już wiem, to było chyba Hard Track Tick się nazywało z 58 roku. Tam gdzieś w okolica w Hawajów bodajże ta eksplozja nastąpiła, no w każdym razie, nie, czy to był Starfish Prime, dobra, Starfish nie wiem. Starfish Prime, tak, był tutaj... Nie, nie, bo tam było ich kilka, tak, mhm. w każdym razie... Chodzi o to, że Hawaje zostały tak, nawiedzone właśnie przez te pasy... W skutek... Nie, nie, to akurat nie pasy, też jeszcze inne diabele, są w każdym razie generalnie... Popaliły się światła uliczne, pouruchamiały się alarmy antywłamaniowe, uszkodzona została stacja mikrofalowa, taka, która zapewniała łączność Hawajów z resztą świata. No, bardzo niespodziewane i gwałtowne zjawiska, właśnie wywołane przez to promieniowanie elektromagnetyczne. A jak ze zdrowiem ludzkim? Czy te. To, to nie ma wpływu, nie wpływu nie, na. Nie, 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 nie. No, no, to na jest, elektronikę. Tak, natomiast no, jakby elektronika ma wpływ na zdrowie ludzkie później, no to wiadomo. Bo system, nie wiem, chociażby łączności telefonicznej i tak dalej, był nieczynny. No w każdym razie te testy broni jądrowej to jest już gruby temat, dlatego że tam. No, tam to nie bierze jeńców. To znaczy, rzeczywiście, ja tu mówię o testach, które były gdzieś na przełomie lat 50. i 60., kiedy tych satelitów tam nie było za wiele. W tej chwili eksplozja jądrowa na niskiej orbicie okołoziemskiej spowodowałaby gigantyczną znaczy, właściwie wymiecenie ogromnej części satelitów, zniszczenie ich. I to się mówi o tym, że no. Gdyby ktoś miał głupie pomysły, to najbardziej Rosjanie, bo oni są najsłabsi wciąż w kosmosie. Jakby chcieli pojechać na grubo, no to pewnie oni byliby pierwsi do takich kretyńskich pomysłów. No ale to by zaśmieciło orbitę w takim stopniu, że ona właściwie stałaby się niezdatna to dla znaczy to są sprzętu. Tu trzeba dwie, dwie rzeczy innego. rozróżnić. Tak, znaczy, bo jedna rzecz to jest zniszczenie elektroniki, czyli fizycznie póki co te satelity zostają w całości. Tak? Znaczy, oczywiście tam w pobliżu tej eksplozji jest porozbijanych trochę, natomiast to, co jest problemem, to to, że na przykład przestaje, nie wiem, nam działać GPS, już nie mówię o Starlinkach, no całe mnóstwo satelitów po prostu, znaczy <laughs> To znowu jest temat na bardzo długą opowieść, ale nasza cywilizacja ma gigantyczny problem z łącznością, z synchronizacją czasu, z, z odnajdywaniem się w ogóle w przestrzeni. No Tak, no, to satelity załatwiają nam problem. Znaczy, właśnie załatwiają nam mnóstwo rzeczy. Czasu, tak, w dokładnie. Były i tak takie dalej. sytuacje, gdzie w wyniku zakłócenia. Satelitów GPS, bo to sobie wojsko amerykańskie robiło jakieś tam eksperymenty i mieli zakłócić w jakimś tam bardzo małym obszarze, a zakłócili dla całego miasta, już nie pamiętam w tej chwili, gdzie to było, i nagle się okazało, że nie działa prawie nic, nie działają bankomaty, yy, przestaje komunikacja miejska funkcjonować, no, posypało się wszystko, tak, i więc to jest problem potężny i poważny. Natomiast drugim problemem, oczywiście, jest yy, są te chmury odpadków, nie wiem, szczątków, jak to nazwaliśmy. W tej chwili na orbicie okołoziemskiej jest około 25 tysięcy. 000... Elementów, które są, mają średnicę większą niż 10 cm, natomiast 100 milionów, jeżeli będziemy liczyli znacznie mniejsze obiekty. Te znacznie mniejsze mogą być całkiem malutkie no bo to może być nie wiem, śrubka natomiast jak się śrubkę rozpędzi do odpowiedniej prędkości no to ta śrubka działa jak totalny pocisk, więc też nie należy tych, tych elementów ignorować. No, i oczywiście cały czas wisi nad nami widmo czegoś, co się nazywa Syndromem Kesslera. To jest od takiego pana, który obserwował pas planetoid tam na początku lat 70. I doszedł do wniosku, że ten pas planetoid no, ulega takiemu bardzo powolnemu zjawisku rozdrabniania i narastania ilości tych elementów, bo jak Jedne się zderzają z drugimi, produkując szczątki, które szczątki się jeszcze bardziej zderzają, dokładnie. bo jest ich więcej i, i więcej szkody robią. Dokładnie. I w 1991 roku tenże Kessler opublikował taki artykuł, w którym pokazywał, że takie samo zjawisko może nastąpić na orbicie okołoziemskiej, tylko nie w perspektywie, nie wiem, milionów czy miliardów lat, tylko kilku nawet lat. I że jeżeli trafiłby się jeden taki wyjątkowo pechowy i duży rozpad jakiegoś Obiektu, który by zaśmiecił rzeczywiście sporą część y, orbity, to może dojść do wykładniczego wzrostu liczby tych śmieci, i praktycznie no, zdbuchnięcia wszystkiego z y, niektórych orbit, tak? Albo i więcej, bo trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że te satelity, jak nie wiem, na przykład jakiś satelita dostanie czymś w głowę, to się po prostu rozpada, jak nie wiem, jak kamień na kawałki. Tylko one mają w sobie całe mnóstwo rzeczy, które mogą wybuchać, a z kolei eksplozja powoduje, że te szczątki mogą się rozprzestrzeniać na sąsiednie orbity. No więc teoretycznie. Wisi nad nami taka wizja, że w bardzo złym układzie dojdzie do tego syndromu Kesslera, czyli takiego zagęszczenia się tych kosmicznych śmieci, które będą generowały kosmiczne śmieci, kolejne, kolejne, że satelity na naszej orbicie przestaną funkcjonować. No, wiele się z tym robi, wiele się z, tam i Europejska Agencja Kosmiczna nad tym pracuje, i SpaceX ma opracować system ściągania tych śmieci, i jest obowiązek odsyła Satelitów na tak zwaną orbitę cmentarną, co działa raczej gorzej niż lepiej, bo spora część tych satelitów tam jednak nie trafia, albo deorbitacja, czyli spalenie w atmosferze ziemskiej. No, jakby myśli się o tym, zagrożenie nie jest raczej takie bezpośrednie, ale no, my tych satelitów tam wywalamy ogromne ilości, chociażby wystarczy spojrzeć na SpaceXa i Starlinki, które przecież są, zaśmiecają całą okolicę. Więc to zjawisko jest potencjalnie problemem. No ja tutaj właśnie zajrzałam sobie i właściwie to, o czym mówisz, czyli to, to ten wykładniczy wzrost liczby kosmicznych śmieci w wyniku jakiegoś gwałtownego zdarzenia. To jest absolutnie scenariusz no filmu Grawitacja o tym powiedzieć na z Sandrą Ballock i Georgem Cluneyem. Film polecamy, chociaż jest w nim trochę kosmicznych bzdur, ale... Jest, ale... To jest w reżyserii Alfonso i teraz przepraszam tych, którzy znają hiszpański, ja nie znam. Cuaron, Suaron Okej, okay. to jest bardzo fajny film, naszym zdaniem. Chociaż trzeba przymknąć oko na bzdury, które no, tam są. No, jest tam trochę, właśnie, między innymi pojawiają. związanych z dynamiką orbitalną, jest tam trochę kwiatów. Natomiast Ale ja dobry film. jeszcze polecę, już skoro już jesteśmy przy polecajkach, odcinek 15 naszego podcastu pod tytułem Kosmiczne kłamstwa w służbie propagandy i dezinformacji. I tam jest właśnie spory fragment dotyczący tego satelity, który został zestrzelony przez Rosjan w ramach testu broni antysatelitarnej. Ależ ktoś znakomicie ponumerował te odcinki, no, nie? ale nie trzeba mu było co pół serce roku Serce rośnie, absolutnie. Słuchajcie, kończymy yy, i słowem na dziś jest słowo Beryl. No, to do zobaczenia. Cześć. Cześć.